Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak i witam Was w kolejnym odcinku Kawy, Rozmówek i Planszówek. Ostatnio, tak jak mówiłem, w weekend byłem w Wiśle, opowiem Wam troszeczkę, co tam się u nas działo. Oczywiście pod kątem planszówkowym, nie będę tam opowiadał ze szczegółami całego mojego życia. Chyba, że chcecie wiedzieć, możecie pisać. Łuki, opowiedz ze szczegółami całe życie. Nie, nie opowiem. Okej, już zbiłem się sam z tropu. A więc tak, Wasze komentarze, rozwiązanie konkursu, który trwa, kilka ciekawostek i zapowiedzi i informacji. Okej, zacznijmy może od Waszych komentarzy. Cygaro z wąsem. Żygam już tym słownym ninja. Okej, dzisiaj odcinek będzie zupełnie bez. Już nawet nie wymówię nazwy tej gry. Dużo burzy, nie będę mówił już jakiej burzy, pojawiło się w komentarzach pod filmikiem do polskiej Luxorpedy i ja Wam może króciutko opowiem historię recenzji tej gry. Przyszła ta gra, zobaczyłem okładkę i stwierdziłem, średnia. Przeczytałem zasady, stwierdziłem, nie porywa mnie to w teorii, zobaczymy. Zagrałem raz i tak zaczęło chwytać. Zagraliśmy ileś tam razy i podobała się ta gra bardzo, nie tylko, że mi subiektywnie, Łukaszowi, ale z obserwacji, ludziom grającym i nie grającym, do tego stopnia, że ktoś tam, parę osób powiedział chyba, że zagrało i kupiło, albo kiedy może kupić i tak dalej. Jest to jedna z gier, które, zaraz powiem, były w czołówce granych na naszym wyjeździe w Wiśle. No ale nieważne. A więc tak, Przemysław Cieślak, lubię Twoje recenzje, ale to widać, że recenzja sponsorowana. I teraz, to jest dla mnie ciekawe. Komu jak komu, ale naprawdę zarzucacie mi recenzje sponsorowane? Przecież ja mam sklep. Po prostu biorę coś do sklepu, no to wtedy zachwalam. Nie wyobrażam sobie, ustalmy to teraz, nie wyobrażam sobie i nic mi się takiego jeszcze nie zdarzyło, żeby ktoś mi proponował pieniądze za to, żebym lepiej się wypowiedział o grze. Są wydawcy, którzy próbowali wpływać na moje oceny i im bardziej wydawca naciska, tym mniej ja go lubię ostatecznie i tym bardziej mam ochotę te złe rzeczy w grze wskazać, więc to działa w odwrotną stronę. Gdyby jakiś wydawca przyszedł i powiedział, że ma być, ale ma być pozytywnie i zapłacimy, to bym naprawdę, nie wiem, to może nie zerwał relacji, ale powiedział, nie dziękuję, w takim wypadku nie chcę, jak zmienicie politykę, to dajcie znać. To jest pierwszy wątek. Drugi wątek z Luxorpedą w Waszych komentarzach jest taki, że wiele lepszych gier dostawało 3-4, a tu za takie coś 5. Albo na przykład, no i tam jakieś porównywanie chyba było do Blood Rage'a, Cosmic Encounter i tak dalej. Więc to jest wątek, który się pojawia już często w naszych filmikach i ja odpowiadam na niego raz na jakiś czas, ale musimy zrozumieć coś takiego, co jest, co się nazywa kategorią gry. Ręka do góry, kto był w kinie, czy kto widział Szybcy i Wściekli 8. Ja widziałem Szybcy i Wściekli 8. I jest to film w czołówce, oczywiście widziałem go raz na razie, więc może to się zmieni w czasie, ale jest to film dla mnie w czołówce takich komediowych filmów akcji, albo akcji z elementem komedii, albo lekkich filmów akcji, jakie widziałem w moim życiu. Jakbym teraz miał pójść gdzieś go ocenić, to bym dał mu pewnie z 9 na 10. Czy to jest porównywalnie głęboki i dobry film, co Skazanie na Shawshank, Władca Pierścieni, Powrót Króla, Ojciec Chrzestny, okej, Ojciec Chrzestny ma u mnie dychę, ale 12 Gniewnych Ludzi, Batman, Mroczny Rycerz, wiem, że wymieniam może mało artystyczne filmy, ale rozumiecie, o co chodzi. Chodzi o to, że oba te filmy mogą być bardzo dobrze ocenione przeze mnie, oba mi się mogą bardzo podobać w swojej kategorii. Porównywanie tego do Blood Rage, nawet do Kingdom Mino jest bez sensu. Naprawdę to są zupełnie różne gry. Jest to Luxorpeda Polska, jest to kategoria gry bez zasad. Siadamy i gramy. I w tej kategorii się sprawdza u nas bardzo, u was nie musi. Spoko! Spoko, więc prawdę, jak ktoś tam napisał, prawdę mówiąc, to nie widzę w tej grze nic ciekawego. Ale grałeś, czy tak na sucho ci się wydaje? Rozgrywka będąca połączeniem Doble i Memory jest banalna. Karty są brzydkie, moim zdaniem tak se. Obrazki generyczne, rewersy nieestetyczne, do tego nie widzę tu dużej regrywalności. No nie wiem, ja naprawdę grałem w to sporo i jest to dosłownie podobny poziom regrywalności i zabawy dla mnie co Doble. I ja, oczywiście to są różne gry, ja nie chcę ich porównywać bezpośrednio, ale jakby to jest ta kategoria takich bardziej gadżeto, zabawek, szybkich, prostych gier. Także po prostu. Ale jak zagrasz i powiesz, że ci się nie podoba po zagraniu, no to powiedz, że się nie podoba po zagraniu i ja powiem, okej, masz, szanuję, nie kupuj, albo oddaj komuś, jak kupiłeś i tak dalej, i tak dalej.
Było też rozmowy sporo o recenzji, ponieważ dużo o tym ostatnio myślę i podoba mi się to, że dużo osób napisało, że Wam się podoba ta forma teraz. Ktoś napisał, że preferuje obecną formę recenzji, fajnie jest zobaczyć fragment i tak dalej, więc to mi się podoba, że Wam się podoba, ale uwaga, i tak będą zmiany i chyba zrobię to tak. Nagram... dajcie mi dokończyć jeszcze nagrywanie. Zrobię to tak. Nagram testowy jakiś odcinek czegoś nowego, ale to dopiero za jakiś czas, ale jakby na razie jest to na etapie moich myśli. Nagram testowy odcinek i na Planszomaniakach, czyli tej grupie facebookowej zamkniętej, jak ktoś chce dołączyć, to będę gdzieś tam wrzucał link. Wrzucę w odcinek i tam pogadamy. I później dopiero go opublikuję lub powiem, dobra, podpalamy projekt i wracamy do normalności. Więc tak, taki jest plan na najbliższy czas. A więc tak, z nowości, z ciekawostek, ostatnio był Pyrkon, na którym nie byłem. Byłem na wyjeździe majowym, czy na majówce, na długim weekendzie w Wiśle. Trochę pod kątem czasu z rodziną, trochę pod kątem wyjazdu zborowego, wyjazdu z kościołem, ale mieliśmy tam bardzo dużo gier. Wrzuciłem gdzieś zdjęcie, tu Wam też pokazuję, jakie gry zabrałem ze sobą. I... uwaga, powiem Wam za chwilkę, jakie najbardziej nam się podobały, to znaczy inaczej, co najczęściej trafiało na stół, bo to jest jakiś tam wymierny wyznacznik czegoś, ale zanim to ciekawostka, Rebel zmieniło w międzyczasie logo. I to jest duża wiadomość, bo Rebel to jest taki trochę potentat, wiecie, oni mają hurtownię, wydawnictwo, sklep, bardzo ich lubimy, przynajmniej ja ich bardzo lubię, wiele ich gier jest naprawdę bardzo fajnych. Najczęściej chyba u nich w ogóle jakby coś nowego dodajemy, no po prostu mają dużo gier, z tym dużo dobrych gier, ale logo jest... No właśnie, jestem ciekaw Waszych opinii. A więc to było najbardziej na majówce u nas ogrywane. Pierwsze miejsce ma gra Century Korzenny Szlak. Czy ona jest fajna? Czy ona jest lepsza od Splendoru? Czy ona jest... czy powinna być w Twojej kolekcji? Będzie recenzja, oczywiście opowiem o tej grze. Chyba na razie jest jakiś tam... Na razie jest jakiś okres, w którym jeszcze recenzji publikować nie możemy. Zaraz będę też to w tym temacie działał i jak najszybciej się tylko da, tą recenzję Wam zrobię. Grałem w Century w tym momencie już kilkanaście razy, więc już wiem o tej grze prawie, że wszystko, co można o niej wiedzieć w kontekście recenzji. Więc to było pierwsze miejsce. Drugie miejsce miała gra, o której nazwy nie można wypowiadać w tym odcinku. Szczególnie wariant, gdzie są trzy litery, ale ludzie często grają w cztery, gdzie jest wyższy poziom i jest naprawdę fajnie. Trzecie miejsce miała gra zatytułowana Tajniacy Obrazki, chyba. Chyba jej nie ma nawet tutaj na tym zdjęciu, ale też ją tam mieliśmy. Tajniacy Obrazki też była często grana, więc to było trzecie miejsce. Splendor chyba miał czwarte, był często Dixit, był często Domek, kilka razy Wsiąść do Pociągu, Side dwa razy, Yamatai dwa razy, Mamy Szpiega też było dużo, też było w czołówce Mamy Szpiega, także widzicie, raczej imprezowo, ale udało się zagrać w jakieś prawdziwsze gry, nawet Great Western Trail, Siedem Cudów tam poszło, Santorini, no dużo, dużo gier. A więc tak to się... No i oczywiście gdzieś tam w tej czołówce jest Polska Luxorpeda, o której już mówiłem wcześniej. A więc tak to wygląda, jeśli chodzi o planszówki, w które ostatnio gramy. No i tam nowości będziemy recenzować, ale też jakieś są inne, co chwilę nowe przychodzą. Właśnie teraz, w momencie, gdy to oglądacie, spróbuję, może się nie udać zagrać w weekend w te dwie gry, czyli nowości od Lucrum Games, które i tak już znam, ale chcę jeszcze troszeczkę poznać i później recenzja. I co? Konkurs, tak? Rozwiązanie konkursu. Mówiłem o tym, że zada udostępnienie będzie wygrana i trzymamy się danego słowa. Kacper Bogdanowicz, Krzysztof Litwin i Magda Różek zgłosi się. Ja już Wam napisałem na Facebooku wiadomość, żebyście się zgłosili na kontakt u Łukiego. Wszystkim udostępniającym i biorącym udział w zabawie bardzo dziękuję. Także tak to wygląda. Co jeszcze? I co będzie w najbliższym tygodniu? Właśnie, ostatnio graliśmy w nową grę logiczną wydawnictwa Full Cup Games, która nazywa się Królestwa Wikingów, która jest fajna, ale nie na tyle fajna, żebyśmy ją sprzedawali, ale tak jak mówię, nie chcę jej tutaj jakoś zjechać, bardzo, bo grało się w nią spoko. Nie będę robił szczegółowej recenzji tej gry, ale co chcę powiedzieć to, że będzie na pewno filmik, gdzie będzie dużo gier logicznych naraz. Dlaczego? Możecie oczywiście się domyślać, możecie nawet zgadywać w komentarzu, co mam na myśli. Więc to będzie... I co? Kanagawa też czekamy jeszcze chwilę z recenzją, ale też się pojawi, bo też widzę, że o to pytacie. No i chyba tyle. Dobra, więc rozgadałem się, miało być krócej, a w końcu nie jest krócej.
Miłego weekendu Wam życzę. Ja w tym momencie, gdy to oglądacie, prawdopodobnie jestem na moment w Warszawie. Też tam jakieś rzeczy mam do załatwienia u mojej siostry i coś tam. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Hej.